Te 15 milionów złotych to przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia. I to jest docenienie roli Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Muszę powiedzieć, że no, nawet jakbym nie chciał, to muszę pochwalić tutaj ministerstwo, że taka decyzja, tego typu konkursy są organizowane i że pozwala nam to na doskonalenie jakości. To jest, proszę Państwa, tak jak możemy przeczytać, pieniądze, które możemy wydać na zakup pomocy dydaktycznych, na zatrudnienie praktyków w uczelniach, na stypendia dla studentów, kursy, szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, a także, co jest ważne, modernizację laboratoriów i pracowni. Właśnie dzisiaj w Warszawie odbywa się spotkanie, na którym ja byłem w roku ubiegłym, dlatego w tym roku już nie pojechaliśmy, w którym to spotkaniu jeszcze raz jest wyjaśnione, na co te pieniądze mogą być wydawane. W naszym przypadku ten 1 000 000 złotych, który uzyskaliśmy w roku ubiegłym, praktycznie w połowie, nie mylę się chyba pani kanclerz, wydaliśmy na płace dla specjalistów, których zatrudniamy. Nasze kierunki, takie jak, nie wiem, nawet pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia czy dietetyka, to w dużej mierze praca praktyków. To są osoby, z którymi zawieramy umowy na określony czas pracy, ponieważ no, to są osoby, które wykonują określony zawód i one nie zwiążą się zawodowo na cały etat z uczelnią, czy to lekarz, czy to właśnie kosmetolożka, czy dietetyczka nadal prowadzi swoją pracownię albo gdzieś tam pracuje i tylko w określonym czasie po prostu prowadzi zajęcia z nami. I to jest dla uczelni bardzo wielka pomoc. Myślę, że te pieniądze, które dostaniemy ponownie, to będzie dalsza modernizacja pracowni, dalsze zakupy sprzętu. Naprawdę Państwo widzieli, gdybyśmy, jak się umówimy być może na to monoprofilowe centrum symulacji, to może zrobimy mały spacer też, żeby pokazać, jak jest wyposażona pracownia kosmetologii, dietetyki. No moglibyśmy tylko pomarzyć, powiem tak, gdyby nie ta pomoc, pomarzyć o takim wyposażeniu pracowni. Także nasi przyszli, obecni przyszli studenci mogą naprawdę skorzystać z bardzo dobrych warunków tutaj, z czego się bardzo cieszymy. Skoro budżet naszej uczelni wynosi około 8 milionów złotych, no to ten 1 000 000 złotych jest istotną częścią naszego budżetu, prawda? Po drugie, te wszystkie wskaźniki, o których mówiła pani kanclerz, są absolutnie pobierane z zewnątrz. Uczelnia, my w zeszłym roku dowiedzieliśmy się dopiero z telefonu z ministerstwa, które nas jak gdyby zdziwione, dlaczego my się tym nie interesujemy. No bo nie sądziliśmy w zeszłym roku, że mamy szansę wygrać jakieś pieniądze. No w tym roku już tak trochę podglądaliśmy, ale tak jak mówię, to są dane, o których my no, nie mamy na nie wpływu i dopiero dowiadujemy się, jak to jest pobierane ze źródeł niezależnych. Więc proszę zrozumieć, że nasza radość jest duża, ponieważ to jest praca całego zespołu, która jest doceniona. Jesteśmy tylko we troje, ale ja tutaj koleżankom i kolegom gratuluję, jeszcze będę gratulował, bo to jest praca nas wszystkich.